Zrzeszamy różnych projektantów, którzy zawodowo zajmują się komercyjnym projektowaniem. To są projektanci wzornictwa, projektanci grafiki użytkowej, to są fotografowie, to są architekci, projektanci wnętrz, ale też osoby niezwiązane z projektowaniem zawodowo, ale pasjonaci. I wszyscy jakby poza zawodowo mamy takie różnorakie pasje artystyczne. Od tego 2009 roku zrobiliśmy kilka imprez. W tej chwili jest nas 28 osób w stowarzyszeniu, także jest to spora grupa prężnie działających, pomysłowych właśnie osób, które pochodzą tutaj z Trójmiasta. Taką naszą flagową imprezą, przez nas wymyśloną, zorganizowaną już dwukrotnie. W tym roku przygotowujemy się do trzeciej edycji. To jest impreza Gdynia Playground, którą organizujemy dzięki miastu Gdynia i środkom od naszych sponsorów, których mamy stałych. Są to projekty, które sami tworzymy i jakby tą imprezę robimy sami od początku do końca, czyli te projekty, które, te obiekty, które stają na bulwarze, są również jakby tworem rąk własnych naszych członków stowarzyszenia. Oprócz tego, ponieważ jakby założycielką stowarzyszenia jest prezes Dorota Terlecka, ona zajmuje się projektowaniem, jest designerką, więc od początku naszym zainteresowaniem ogromnym, darzyliśmy ogromnym zainteresowaniem imprezy Gdynia Design Days. W 2010 roku stworzyliśmy taki charakterystyczny balonowy wielki namiot, w którym działy się różne rzeczy, tam były wykłady, był takie targowisko designu, były projekcje filmowe, imprezy muzyczne. W tym roku byliśmy razem ze Studiem Kaniewski i z Centrum Designu Gdynia, byliśmy współorganizatorem Gdynia Design Days. Stowarzyszenie Traffic Design, myśmy mieli tutaj prezentację pół roku temu, pokazywaliśmy nasze realizacje, które wydarzyły się do 2012 roku. Tutaj tak może zaktualizuję dla tych osób, które też nie wiedzą. Powstaliśmy w tym roku formalnie jako stowarzyszenie, ale działamy już w Trójmieście od 4 lat. Zaczęliśmy od imprezy, która się nazywała Galeria Wrzeszcz na dworcu Wrzeszcz SKM. Później rozwijaliśmy się, rozsylaliśmy się, że tak powiem, na całe Trójmiasto, a w tym roku skupiliśmy się tylko na Gdyni i zrobiliśmy jeden z większych festiwali muralowych i street artowych w Polsce. No i zaprosiliśmy całą czołówkę polskiego street artu. Efekty widać na ulicach Żeromskiego, Świętego Wojciecha i Świętego Piotra. To są realizacje z Grabówka, z SKM. No, tutaj naszym dużym zainteresowaniem i takim profilem imprezowym jest nawiązywanie do i spójność z architekturą gdyńską. Staraliśmy się, aby owe murale, które powstały, żeby tworzyły spójną całość pod względem kolorystycznym i kompozycyjnym. Dobrze się wiązały z architekturą. Tak? Tu jeszcze jeden coś. No i to jest nasza ostatnia realizacja, to jest mural pamiątkowy, rocznicowy na rocznicę grudnia 70 na murze oporowym kolejki z przystocznia SKM. To właściwie wszystko, jeśli chodzi o naszą taką działalność na bieżąco. Jeszcze robiliśmy w międzyczasie, robiliśmy warsztaty z dziećmi, malowaliśmy mural na jednym z wiaduktów głęboko w lesie z dziećmi ze szkoły podstawowej w Orłowie. I oprócz tego działamy jeszcze każdy z... Właściwie stowarzyszenie skupia malarzy, grafików, osoby zajmujące się sztuką miejską, też architektów, urbanistów. No, to było mniej więcej na tyle. No i ta działalność, którą mamy na koncie, nasze dwa stowarzyszenia, jakby daje nam, znaczy mamy dużo pomysłów, mamy dużo możliwości, mamy bardzo duży potencjał tego działania, natomiast czujemy, że w Gdyni brakuje nam takiego miejsca, w którym moglibyśmy się dobrze zadomowić i gdzie to, co robimy, znalazłoby
takie dobre, stałe miejsce do zaistnienia i gdzie można by było jakby szerzej tą ofertę ludziom udostępnić, ponieważ tak naprawdę najczęściej wszystko rozbija się o to, że nie mamy, musimy jakby poszukiwać, zabiegać o miejsca, w których moglibyśmy swoje wydarzenia realizować, bo my pomysłów mamy mnóstwo, jest duży i dobry odbiór tego, co robimy i jakby z pozyskiwaniem środków też nie mamy kłopotów, natomiast brakuje nam miejsca, gdzie można by było to robić. Też to, co robimy, jest bardzo specyficzne. To, co robimy, nie wpisuje się w takie typowe ramy jak teatr, jak muzea, które są, czy takie bardzo formalne miejsca, w których moglibyśmy się znaleźć. To, co robimy, czyli sztuka miejska, lubi nieformalną bardzo atmosferę. A chcielibyśmy, żeby to miejsce pełniło kilka różnych funkcji, czyli żeby nie tylko było miejscem, gdzie odbiorca będzie mógł spotkać się z tym, co robimy, ale gdzie też my, jako twórcy, moglibyśmy twórczo spotkać się ze sobą i gdzie powstanie specyficzna atmosfera, która spowoduje, że to, co robimy, będzie jeszcze bardziej, będzie na jeszcze wyższym poziomie, będzie bardziej atrakcyjne, bardziej nośne i będzie o tym głośniej w całej Polsce. Chcielibyśmy, żeby to też było takie miejsce, do którego mogą przyjść osoby w bardzo różnym wieku, w którym będą mogły w bardzo różny sposób korzystać z naszych pomysłów na to, jak spędzać czas, ale też będą mogły uczyć się partycypacji w kulturze, będą uczyć się innej kultury niż ta, którą powiedzmy na co dzień daje nam szkoła, czyli muzyka poważna, czy klasyczne malarstwo, tylko to, co dzieje się współcześnie, to, co często nie jest rozumiane, a co naszym zdaniem ma ogromną siłę wyrazu i może być też podawane w sposób bezpretensjonalny, bo to nie muszą być happeningi kontrowersyjne politycznie, to nie muszą być wielkie wydarzenia i niezrozumiałe koncerty muzyczne, muzyki współczesnej, to po prostu mogą być zupełnie świetnie rozumiane przez ludzi, ale nieznane, ponieważ ludzie nie mają z tym kontaktu. W związku z tym zwróciliśmy się z taką potrzebą do Wydziału Kultury, z którym oba nasze stowarzyszenia dosyć blisko współpracują przy realizacji swoich zadań i po takim rozpoznaniu tego, czego potrzebujemy, tego specyficznej atmosfery, która jest nam potrzebna, przestrzeni, Wydział Kultury zaproponował nam, że istnieje taka możliwość, żeby być może na jakiś czas zająć przestrzeń Kolibek i jeżeli okaże się, że ten nasz projekt jest interesujący, że przyciąga ludzi, że potrafimy sobie z nim poradzić, że potrafimy go merytoryczną treścią wypełnić, jakby znaleźć na dłuższy czas miejsce, w którym moglibyśmy się na dłużej zadomowić. Zdajemy sobie sprawę jakby z przejściowości tej sytuacji w Kolibkach, ale jakby oparliśmy się o ten pomysł, ponieważ był jedynym nam jakby dostępnym i to, co zaprezentujemy, wiąże się dosyć mocno z tym miejscem. Natomiast jakby w zasadzie to co widać na tych obrazkach, natomiast jakby sam program, który mamy do realizacji, może być realizowany w każdym dowolnym miejscu, które pewien klimat będzie ze sobą niosło. Chcielibyśmy, żeby powstała przestrzeń wystawowa i żeby była to przestrzeń wystawowa, która nie jest przestrzenią właśnie taką formalną, w której każdy trójmiejski artysta, który ma do pokazania swoją sztukę, która jest sztuką miejską, czyli w pewnym gatunku się mieści, chcielibyśmy móc ją wyeksponować, żeby ci artyści mogli przyjść za darmo, powiesić swoje obrazy i móc je pokazać publiczności, zaistnieć i być może również sprzedać swoją sztukę. Wydaje nam się, że taka przestrzeń doskonale adaptowalna jest tam w lążowni i w przedsionku pomieszczeń, w których była hipoterapia poprzednio, z niedużym zaangażowaniem. Chcielibyśmy też tak wykorzystając nasze doświadczenie prowadzić tam różnorodne warsztaty, tak jak powiedziałam wcześniej, dla młodzieży, dla dorosłych, dla profesjonalistów, dla nieprofesjonalistów, gdzie można będzie zetknąć się ze sztuką, gdzie można będzie zrobić coś z niczego, gdzie można będzie czegoś się dowiedzieć też merytorycznie. I w tej ofercie proponowaliśmy, bo jakby mamy swoje doświadczenia, mamy też swoje dzieci, mamy swoje rodziny, wiemy jak wygląda praktyka funkcjonowania edukacji artystycznej i wiemy, że brakuje takiej edukacji jak nauka, przygotowanie do malarstwa, rysowanie, jak fotografia. Chcielibyśmy też uczyć, czym jest street art, żeby nie był mylony ze zwykłym zdewastowaniem przestrzeni.
Również interesuje nas taki aspekt ekologiczny, bo jakby młoda sztuka miejska blisko jest z ideą zrównoważonego rozwoju, czyli takiego współrozwoju trzech sfer życia, kultury, ekonomii i środowiska. I stąd wszystkie rzeczy, które chcemy zaproponować, będą pokazywały, że te trzy sfery życia mogą ze sobą współistnieć. Jakby to jest taka przestrzeń, w której takie czyste warsztaty chcielibyśmy organizować, tak chcielibyśmy ją jakby przekształcić, żeby można było tam sobie przyjść, posiedzieć, przyjść na projekcje filmowe, przyjść na pogadanki, na panele dyskusyjne, na wykłady różnego rodzaju. Tak chcielibyśmy, żeby to mniej więcej wyglądało. Tutaj mamy przykład pracowni serigrafii, fotografii eksperymentalnej, czyli takie brudne warsztaty. Mam przekonanie, że w naszych stowarzyszeniach jest kupa specjalistów, ludzi, którzy znają się specjalistycznie na pewnych zagadnieniach kultury i sztuki i spokojnie moglibyśmy tą wiedzę po prostu przekazywać tak, w dziedzinach takich jak jest sitodruk, jakie są różne w ogóle technologie graficzne, których tworzenie umożliwiłoby nam warsztat po prostu z prasą. Fotografia eksperymentalna, czy tak w dużym skrócie, to po prostu są wszystkie techniki fotograficzne, które wymykają się poza tą tradycyjną fotografię. Nie chodzi nam tutaj o ciemnie czy fotografię taką powiedzmy archaiczną, ale o taki warsztat, gdzie moglibyśmy za pomocą fotografii realizować różnych innych technologiach, takich jak fotografia na kamieniu czy wielkoformatowe fotografie wklejane w różne miejsca przewidziane do tego zaprojektowane. No i oczywiście warsztaty takie jak rysunek, malarstwo. W Gdyni nie ma żadnego tak naprawdę dobrego punktu dla artystów, którzy chcieliby, czy dla młodzieży, która chciałaby aplikować do Akademii Sztuk Pięknych. Jeśli nie chodzą do szkoły plastycznej w Orłowie, to właściwie muszą albo uczyć się prywatnie, albo jeździć do miejsc, jest kilka punktów w Gdańsku. Wydaje mi się, że tutaj jest sporo gdynian, z chęcią by na takie kursy czy rysunku, czy rzeźby, czy malarstwa bardzo chętnie uczestniczyła. No, mamy do tego po prostu kadrę wykształconych już plastyków. Tak jak wcześniej wspominałam, jakby to miejsce ma też żyć pewną społecznością, bo to, co tworzy sztukę miejską, to jest taki pewien ferment społeczny. To jest to, że z jednej strony twórcy mogą spotkać się ze sobą, ale też ci, którzy chcieliby się z twórcami spotkać, ale sami nimi nie są, wiedzą, gdzie przyjść i gdzie mogą się czegoś więcej dowiedzieć, poszerzyć swoje horyzonty. To też jakby wpływa na jakość życia w mieście. To podnosi atrakcyjność miasta jako miejsca, w którym osiedlają się osoby z wyższym wykształceniem, specjaliści. Gdynia ma wizerunek miasta bardzo nowoczesnego. Chce ściągać tutaj takie osoby. Powstaje u nas wiele inwestycji apartamentowych. Żeby te inwestycje, żeby to, co wszystko dzieje się w mieście, było atrakcyjne, musi też za tym iść właśnie ta druga część jakby działalności miasta, czyli to, że w tym mieście jest jakiś ferment artystyczny, dzieje się coś interesującego, coś przyciągającego i coś takiego miałoby szansę dziać się w tym miejscu, bo chcielibyśmy, żeby właśnie dzięki naszym znajomościom w całej Polsce, wśród różnych specjalistów w dziedzinach sztuk, odbywały się właśnie spotkania dyskusyjne, odbywały się prelekcje, spotkania autorskie, żebyśmy zrobili taką book crossing, czyli wymianę książek, ale ukierunkowanych na sztukę, na projektowanie różnego rodzaju, coś czego tutaj nigdzie nie ma. Są takie book crossingi, które dotyczą jakby literatury. My byśmy chcieli, żeby to dotyczyło właśnie takich sfer artystycznych. Chcielibyśmy robić projekcje filmowe, ale nie takie typowe DKF, czy w MNF, gdzie się puszcza jakby trochę później znane filmy. Odbiorcami projektu, tak jak już wcześniej wspominałam, tutaj mimochodem, chcielibyśmy, żeby byli zarówno artyści, żeby były to zarówno dzieciaki, jak i osoby dorosłe, profesjonaliści, nieprofesjonaliści. I jesteśmy przekonani, że jeżeli coś takiego będzie tu się działo, jeżeli będziemy podawali odpowiednią merytoryczną zawartość, to zainteresuje również środowisko w całej Polsce, ponieważ tego rodzaju ośrodków jest mało. I tak sobie założyliśmy ambitnie, że w tym naszym miejscu do 2015 roku chcielibyśmy, żeby
przynajmniej, żeby rocznie odbywało się te 1440 godzin, to wychodzi codziennie po 6 godzin różnych zajęć merytorycznych w różnych grupach. 12 wystaw, żeby co miesiąc się wystawa zmieniała. 12 koncertów, to nie będą wielkie imprezy typu Heineken, to będą bardziej kameralne wydarzenia, czasami również bez prądu. Mam pomysły na różne takie szalone wydarzenia muzyczne, na przykład koncerty bez prądu. To samo dotyczy spotkań dyskusyjnych. Chcielibyśmy, żeby to były wszystko imprezy cykliczne, które będą się odbywały co miesiąc. Chcielibyśmy wypromować 3 duże imprezy ogólnopolskie, które ściągałyby do nas. Mamy pomysły na robienie imprez, które polegają na tym, że spotykają się stowarzyszenia i pracują nad projektem w danym miejscu. Mają na to na przykład 72 godziny i to jest czas na projektowanie i wykonanie rzeczy z niczego, na zadany temat. I chcielibyśmy, żeby przynajmniej 3 tego rodzaju tematyczne projekty rocznie odbywały się w naszym miejscu. Generalnie pracować nad tym będzie około 60 członków naszych obu stowarzyszeń. Współpracujemy ze 120 artystami niestowarzyszonymi z naszymi stowarzyszeniami, ale którzy jakby z nami współpracują i chętnie będą chcieli pokazać to, co robią u nas. Chcielibyśmy, żeby około 8 tysięcy osób rocznie skorzystało z tej oferty, którą mamy. I mi uciekło. Już mam nie mówić, no dobrze, to już nic nie powiem. Zaczynając pracę nad tym projektem, też zadaliśmy pytanie innych doświadczonych podmiotów, co sądzą o tym, co robimy, i mamy pozytywną rekomendację z Instytutu Badań Przestrzeni Miejskich, Zakupu Sztuki, z Fundacji Liberty tutaj, bo jakby to jest taka współpraca, którą jesteśmy gotowi prowadzić z nimi, ponieważ oni mają swój pomysł na to miejsce. Natomiast one się zupełnie nie wykluczają i możemy to realizować bez żadnej sprzeczności. Agencja Rozwoju Gdyni poparła nasze pomysły i chciałaby realizować różne działania w takim miejscu. Instytut Kultury Miejskiej i Nadbałtyckie Centrum Kultury. I tak sobie to wszystko zaczęliśmy liczyć. Jak by to wyglądało? Jakby najważniejszy i najbardziej budżetochłonny jest pierwszy rok, ponieważ on wymaga pewnych nakładów finansowych. Koszty inwestycyjne szacowaliśmy na 204 tysiące złotych, z czego z dotacji z miasta chcielibyśmy trochę więcej niż połowę tej kwoty, ponieważ reszta byłaby wkładem naszych sponsorów i naszej fizycznej pracy. Natomiast liczymy, że w związku z tym w pierwszym roku uda nam się zrealizować imprezy, których wartość wyniesie około 240 tysięcy i że promocja, która będzie dla miasta za tym szła, czyli wartość artykułów, informacji prasowych, zmianek, reklam, wyniesie około 120 tysięcy złotych. W kolejnych latach to idzie sobie tak bardzo mocno do góry, ponieważ zakładamy, że takie miejsce, które prężnie działa, przyciąga mecenasów sztuki i że uda nam się znaleźć alternatywne finansowanie, też projekty, inne źródła, dotacje z Unii Europejskiej czy z inne środki, na przykład z grantów norweskich czy z Ministerstwa Kultury. I w związku z tym chcemy, żeby w kolejnych latach ta wnioskowana dotacja była na podobnym poziomie co w pierwszym roku, ale z każdym rokiem będzie rósł zysk miasta, czyli będzie rosła wartość imprez sukcesywnie aż do 2015 roku, kiedy szacujemy, że ich wartość wyniesie około 540 tysięcy złotych, a wartość promocji miasta w Polsce, bo liczymy na to, że to co będzie się działo, znajdzie duży oddźwięk na terenie całej Polski. Wyniesie dla miasta 320 tysięcy złotych. Drugie pytanie, które miałabym, jestem starsza pani, w związku z tym mam takie może trochę tradycjonalne podejście. Chciałam zapytać, czasami przeraża mnie sztuka ofowa, współczesna sztuka ofowa, która dosyć zdarza się, że jest sztuką skandalizującą. Ja chciałam zapytać o Państwa podejście do sztuki ofowej. Co Państwo rozumiecie przez stwierdzenie sztuka ofowa? Przykro mi, ale trochę tak, można by tak określić. Znaczy, nie chodzi mi o cenzurę, tylko chodzi mi o pewne, bo wiecie Państwo, my jesteśmy miastem nowoczesnym, natomiast nie jesteśmy miastem skandalizującym. Jest taka różnica, tak? W Polsce jest takie zróżnicowanie. Wydaje mi się, że my bardzo popieramy sztukę współczesną, natomiast jakby nie wchodzimy jeszcze w te sfery takie kontrowersyjne. Chciałam zapytać, jakie jest Państwa podejście, że
Przede wszystkim, znaczy my tu ze stowarzyszenia, po co to jesteśmy projektantami, czyli to jak gdyby z założenia nie jest skandalizujące, natomiast tutaj Traffic Design pokazał już, że... No nie ma, ale Państwo chcecie współpracować, jeśli chodzi o tych zapraszanych artystów głównie, bo ja tutaj z Traffic Design, to już poznaliśmy ich projekty, Państwa tak samo, natomiast chodzi mi o to, bo chcecie... To znaczy, bo myślę, że nie wyskoczymy dużo bardziej poza to, co już robimy tak naprawdę. Też tak uważam, że jakby prowokacyjna sztuka nie jest jakby głównym źródłem naszych zainteresowań, co jest jakby naszym taką głównym motorem do pracy jest jakby troska o estetykę miejską i przede wszystkim chęć stworzenia miejsca, które byłoby środowiskowo łączyło grupy twórców już istniejących w Gdyni, w Trójmieście, którzy muszą bujać się po różnych innych instytucjach kulturalnych, najczęściej z Gdańska, żeby realizować swoje rzeczy, kiedy zdecydowana większość tych ludzi wolałaby robić to na miejscu tutaj i wzbogacać Gdynię. Tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, że nam chodzi o miejsce do warsztatu, do prowadzenia warsztatów i jak gdyby, no żeby móc robić te rzeczy. A nie, żeby znaczy tam wystawiennictwo oczywiście istotne, jeszcze... natomiast to wystawiennictwo nie będzie głównym, to nie będzie główne klucz. Nie chodzi o tą działalność społeczną, warsztatową, pokazową, book crossingową. I tak jak ja powiedziałam na początku, też to jest sztuka miejska, czyli nie takie rozumienie skandalizujące, tylko sztuka, która jest, tak jak powiedziałam na początku, przystępna dla ludzi, ale po prostu nieznana. Czyli odchodzimy od takiego schematu skandalicznych, niezrozumiałych rzeczy, instalacji, prac artystycznych, które jakby nikomu nie są potrzebne i nikogo nie, oprócz tego, że budzą skandal, jakby nie poruszają więcej innych emocji. To jest bardzo ważne, to co Państwo mówicie, dlatego że tak jak kiedyś już rozmawialiśmy na temat tego festiwalu sztuki murali, tych, że dla mnie akurat bardzo cenne było to, o czym Państwo wtedy mówili, czyli że jakby chcecie się wpisać w istniejącą przestrzeń i nie chcecie, żeby ta przestrzeń krzyczała. I to jest bardzo istotne, tak? Bo to chodzi o to, żeby jednak pokazać, że można to robić jakby tak na zasadzie symbiozy, a nie właśnie jakiegoś tam wystrzału. Już na temat, rozmawialiśmy już na temat, w związku z czym to jest kwestia tylko i wyłącznie przegłosowania druku 4.1. Tak? Kto z Państwa jest za pozytywną opinią w sprawie punktu 4.1? Dotyczy on budżetu. Za budżet? Tak, 5 jednogłośnie oraz wieloletnie prognozy finansowe punktu 4.2. To jest za pozytywną opinią również 5. I druk 4.13, który dotyczy ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów na koszt prezydenta miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów w Gdyni. Tak, jest właściwie jedna. Najważniejsza sprawa jest taka, że od wielu lat są przyznawane stypendia. Są 4 stypendia w roku przyznawane. Do tej pory były 2 stypendia dla osób, które są na studiach jednolitych magisterskich. 2 stypendia dla doktorantów. Są to stypendia w wysokości do 500 zł miesięcznie, ale jeżeli ktoś kończy studia magisterskie, to jest przez rok, doktoranty przez 2 lata. Zmiana, która tutaj jest zaproponowana, to uporządkowanie podstawy prawnej, zmiana nazwy Wydziału na Wydział Kultury, bo jak to jest poprzednia nazwa, która w 2007 roku obowiązywała. I taka naprawdę najbardziej istotna zmiana polega na tym, że na wniosek Rady, która opiniuje te stypendia, nie ma sztywnego podziału, że w danym roku są 2 stypendia dla magistrów, 2 dla doktorantów, tylko są 4. I już wtedy ta rada będzie decydowała, bo podają tutaj przykład wydziału, że był taki rok ubiegły, w którym nie było żadnego wniosku od doktorantów. Przypomnę, są to stypendia dla osób piszących o historii Gdyni, dzieje Gdyni badające. Także no i obowiązek jest dostarczenia do muzeum egzemplarzy, bo to jest podstawą do kolejnej pracy po prostu osób kolejnych uczących się na tym temat. Dobrze. Dziękuję w takim razie bardzo. Czy są jakieś jeszcze wolne wnioski? Wszystkie. Dziękuję bardzo.